Cześć, cześć. Mały update. Na początek, zanim update, to podziękowania dla Piotra, Elżbiety i Rafała, co osoby, które zdecydowały się wesprzeć finansowo otworzenie tego kanału. E, więc taką pewno jesteście sponsorami tego kanału i to dla Was jest kanał i Wy jesteście zdrowi psychicznie. Dlaczego tak mówię? E, dlatego, bo słuchajcie na początku, jak nagrywałem ten kanał, to no, w ogóle nie miałem, no to ja nie wiedziałem co znaczy prowadzenie kanału na YouTube, w sensie no, to słyszy się, nie? Ale tak naprawdę nie wie, że to jest jakaś relacja z odbiorcami, że to coś jest, nie? Że to coś takiego istnieje, że się można z ludźmi zapoznać potem I to w ogóle jest nie, nie ten, nie? Ja to wcześniej tak, wiecie, dużo robiłem w internecie, publikowałem różne rzeczy, ale nigdy nie ten nie. Znaczy no miałem kiedyś fora, jakieś litery, nawet do kilkunastu tysięcy ludzi tam pisałem, więcej, nie? Za no, 30 tysięcy ludzi odbierało ode mnie maile i czytało, nie? To już te czasy były, nie? a wtedy YouTube nie był w ogóle jeszcze tak znany, nie? I tak dalej. I wtedy nie było też takiej relacji, nie? Mm, tutaj. Z kamerą, bo teraz czasami ktoś do mnie zadzwoni, nie? I to jest takie bardzo ciekawe, bo jak ktoś do mnie zadzwoni z, z tego z kanału, to, to, to ten ktoś zachowuje się jakby moim długim znajomym, nie? Ja go nigdy nie widziałem, nigdy, gdzieś raz raz sobie za słyszę, nie? a ten ktoś po prostu, yy, no mówi, jakby mnie znał, nie? Aha, się tak zagoriętujesz, aha, no tak, no, oglądasz ten kanał, to mnie znasz, nie po prostu, nie? To jest bardzo ciekawe, po prostu, to jest bardzo ciekawe, tak. Nie było mnie długo, słuchajcie, nie było mnie długo. To mi się troszkę zawaliło w życiu, zawaliło się w życiu i razem z tym zawalaniem przyszło trochę smutku, trochę takiego stresu dziwnego, nie, i tak dalej. I oprócz tego, że się zawaliło, to się też zmieniło, po prostu, zasadzie pewne decyzje podjąć, zmienić coś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, tak. Pierwsza rzecz, która mi się zawaliła, no w sumie jedyna, to zdecydowałem się zrezygnować ze znajomości z jedną osobą. To po prostu e, z taką problematyczną trochę osobą. E, narastało problemów jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. No, jak narósł pierwszy problem, to no, będą przecież mój problem jakiś, nie? naros trzeci problem. No, mój problem, moja wina, e, piąty, moja wina, mój problem, mój problem. No wszystko brałem na siebie, nie? Te problemy, no ale w końcu stwierdziłem, no nie, no, to się tak nie da nie po prostu. No, no, no. no ja mogę przełknąć dużo, nie, ale żeby mieć z kimś relację bliską, to ja nie mogę tak funkcjonować, nie. No po prostu, że okej, okay, ja już, no, taką miałem znajomość po prostu, kiedy ja jeszcze dziennie, ja się w tej znajomości nie umiem odzywać, nie? E, w tej relacji nie umiem odzywać po prostu, nie umiem nic powiedzieć, no bo... bo, bo wszystko, co chcę powiedzieć, to jest, że tak powiem, niebrane w ogóle pod uwagę. Więc musiałem z jedną taką bliską relację zerwać, zdecydowałem się. To mnie kosztowało dużo smutku. Tak, dużo smutku. Yy, I też takiego, straciłem trochę zaufanie do ludzi. Mm, to jakieś takie, mówię, m, trwało troszkę. No ale na szczęście też z, odnalazłem się może troszkę, słuchajcie, w, m, gdzie indziej, nie? Chwilowo, tak, po prostu... No, zacząłem się uczyć nowych rzeczy i tak dalej. Stwierdziłem, że zostanę programistą, przyjaciel mi namówił. E, niby tam coś wcześniej. Ja robię strony internetowe. Niektórzy to nazywają programowaniem, nie? Ale ja robieniem stron internetowych nie nazywałem i nie nazywam nigdy programowaniem. To woda dzisiaj się tam mówi, że frontendowca się za, za, za Czy kogoś tam, nie? I tak dalej. No ale i no nie wiem, jak za moich czasów robienie stron internetowych to, była, to był webmastering, web developer czy coś takiego. I to nie było programowanie, tak? Programowanie to jest. No dzisiaj to się chyba po po prostu trochę już tak znika, ale ja się nigdy nie nazywałem programistą, nigdy się nie uczyłem do końca całego języka żadnego programowania, po prostu robiłem i umiem coś takiego, robiłem strony internetowe, które po prostu były przydatne klientom, nie? klient potrzebuje mieć sklep, potrzebuje mieć swoją ofertę na stronie, twoje coś tam i tak dalej, ja to umiem zrobić. nie? Bardziej tak biznesowo zawsze do tego podchodziłem, niż programistycznie. nie? No, ale mnie jakoś przyjaciel nam mówił, że wam może jednak zaczął pracować z ludźmi, nie? I u niego jest taka fajna praca, yy, i tak dalej, dużo zarabiają, yy, i tak dalej, i tak dalej. Tylko praca się nazywa bycie programistą. <grymne> tak, tak, więc musiałem się zacząć nazywać programistą. Więc słuchajcie, siedzę i studiuję, czytam takie książki, efektywny Python. I inne takie różne dziwne rzeczy o Pythonie i tak dalej. Po prostu stwierdziłem, że będę programistą Pythona na razie, nie? I zaczynam się tego uczyć. Po prostu, zacząć się tego uczyć. Ale zanim się tego zaczynam uczyć, stwierdziłem, że jeszcze, a jeszcze wyślę, stwierdziłem, że skoro możemy spróbować pracę wśród ludzi, to to czemu nie robić strony internetowej ludzi? Więc wysłałem CV do takiej jednej firmy, która tam się ogłaszała stanowiska na pracę do robienia stron internetowych. I to mi zajęło, słuchajcie, ze dwa tygodnie. To w sensie, ja wysłałem CV, napisałem, nie? Wysłałem. Potem była rozmowa jedna z tak zwanym HR-em. Tam jest rozmowa po angielsku, więc w ogóle dla mnie też stres totalny. Jak to rozmawiać po angielsku? Ja mam, nie? I tak dalej, ja przecież nie umiem. Co prawda dużo się nauczyłem angielskiego dzięki Polowi, bo na angielski Ewangelista tutaj w Krakowie to chodziłem do niego raz, może dwa razy znaczy raz na tydzień, może raz na dwa tygodnie i go uczyłem polskiego. No a przy okazji siebie angielskiego się nauczyłem, jak widać. Więc te rozmowy z HR-em jakoś przeszedłem, ale ta druga rozmowa też była po angielsku, tylko już była o stronach internetowych. No i okazało się, że oni pracują jednak w troszkę innym systemie niż ja pracowałem wcześniej. No i jakoś mi tam nie przyjęli tej pracy, troszkę się chwilowo załamałem, ale tak już wiem, czemu ludzie nie mówią, że ten, yy, czemu, to była moja pierwsza w życiu rozmowa o pracy w ogóle, nie, no i się załamałem, nie, na no, dziwne, nie, ale już wiem, czemu ludzie nie mówią często, że się gdzieś zgłosili do pracy, nie, no bo, to jest takie, wiecie, nie dość, że sam się stresujesz, nie, sam się spinasz to jeszcze dookoła się ciebie dopytują, a jak tam, a jak tam, a jak tam, nie, taki stres narasta, nie. A więc, no nic, nie? ja ten w każdym razie do drugiej firmy też aplikowałem i tam druga firma to jest już ten Python, nie, to programowanie w Pythonie. Też tą rozmowę po angielsku z tym, co to z HR-em przeszedłem, no i przyszła druga rozmowa, na to no, dostałem małe zadanie, potem jeszcze trzecia rozmowa. No, i teoretycznie mnie menedżer przyjął do pracy, no ale się w międzyczasie okazało, że są jakaś tam restrukturyzacja w firmie, i tak dalej, i, 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 i tak naprawdę odpowiedź dostanę w ciągu może miesiąca, dwóch, może trzech: się pojawił po prostu problem, nie inny, nie? Inny się pojawił problem, bo jakiś tam doświadczony programista się zwolnił, nie, no i tam nie ma teraz miejsca na, że tak powiem, juniora programistę, bo ja bym był juniorem programistą, mimo tam 39 lat się nazywam juniorem, tak zwanym, no, bo seniorzy to są 20-latkowie, <grywka> tak. To nie rozeznał 20 że są starsi. To się trochę zmienia w ogóle programowanie, nie? Zmienia się ten paradygmat, bo junior to jest ten, który zaczyna się uczyć programować, a senior to jest ten, który umie, nie? Ale firma potrzebuje i tych, i tych, nie? Po prostu najczęściej. Po prostu firma potrzebuje programistów, nie? Firma potrzebuje programistów, a programistów jest mało, więc. Znaczy mało jest tych seniorów, nie, więc y, trzeba zawsze za tych juniorów do y, tych prostszych rzeczy, do tego, żeby się poduczyć ich i żeby byli potem też seniorami, oczywiście. No ale jakoś tak, to, tak dziwnie ten. W każdym razie, słuchajcie, po to, to, to praktycznie dwóch tygodniach uczenia się Pythona dostałem się na y, stanowisko, znaczy dostałem się. No nie dostałem się tak naprawdę, nie? ale przyje. Menedżer by mnie przyjął, nie? gdyby było miejsce i być może mnie przyjmie, być może się odezwał, tak. Po prostu. W każdym razie stwierdziłem, że do trzeciej firmy na razie nie wysyłam, po prostu się, się posiedzę sobie, i pouczę się programować dalej. Założyłem też taki kanał, gdzie się tam będę tłumaczył, będę, 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 będę nagrywał swoje, że tak powiem, różne rzeczy o programowaniu, bo stwierdziłem, że jedną z technik uczenia się programowania, uczenia się w ogóle, nie, jest tak się nauczyć, żeby umieć nauczyć innych. Czy coś wytłumaczyć, więc będę na tym kanale próbował coś nauczyć i próbował coś tłumaczyć ludziom, nie? Mam nadzieję, że mi się uda. I jakoś to, więc gdzieś tam linka na pewno wrzucę. E, tutaj na kanale też bardzo mam w planach i kilka tematów mam w planach i tak dalej. Tylko słuchajcie, to jest po prostu czas, nie? To jest czas. Ja w zeszłym roku praktycznie codziennie nagrywałem tutaj filmik, nie na kanał. A nagranie filmika, filmiku, tak, to jest bardzo dużo czasu. Ja wiem, że czasem filmik jest 5 minut, czasem 10, czasem 30 i tak dalej, ale to jest czas. Nawet nie chodzi czas o przygotowanie, bo te tematy mi się jakoś tak pojawiają. Ja to ufam, że to trochę Bóg mi te tematy podpowiada czasami, o czym mówić, nie? Ale to nawet nie o to chodzi, tylko... O to chodzi, że jak się coś nagra, to się to tak jakoś przeżywa. To nie jest, to nie jest, wiecie, pójście na spacer, nie po prostu, nie? Tylko to siedzi w głowie, to o tym się myśli, o tym, coś się tu powiedziało, potem się czyta te komentarze, potem ktoś, czasem ktoś zadzwoni. Ja tym się wszystkim po prostu cały czas to mieli w głowie. I, i takie jedno nagranie, choćby było 15-minutowe, to tak naprawdę on trwa dzień lub dwa dla mnie, nie? Z tego, co się zorientowałem, to nie jest tylko mój problem, tylko to praktycznie wszyscy YouTuberzy tak robią. Albo już traktują e, nagrywanie na pełny etat, albo po prostu jakoś sobie tak czas zaczęli organizować, że w ciągu jednego dnia nagrywają, nie wiem, 3-5 nagrań, czy 2-3-5 nagrań, nie? E, I te 2-3-5 nagrań po prostu rozkładają potem w czasie, nie? Czy, czy jakiś sobie czas na te w czasie, żeby się po prostu w międzyczasie czymś innym zająć, no bo trzeba gdzieś też pracować, zarabiać i tak dalej, nie? Eee, więc tak to hmm, wygląda. Swoje drogo, słuchajcie, jeśli ktoś yy, yy, jeśli ktoś ma problemy psychiczne, to myślę, że programowanie to jest jedna z dobrych form pracy, bycie programistą czy coś, bo wiecie, dużo problemów psychicznych wynika na przykład z kłamstw, po prostu ktoś cię okłamuje, ktoś bliski cię okłamuje, oszukuje z ma osobowość narcystyczną, czy jakąś inną osobowość, której po której się trochę ciężko żyje. Ja tego nawet nie nazywam osobowość narcystyczną, tak duchem narcyzmu. Eee, na przykład, nie? Chcecie, hmm, w sensie, żeby to by był Bóg po prostu, nie? Znaczy, no jakaś tam postać mitologiczna, czy jakiś tam demon, jak dla mnie, nie? Eee, nie Bóg, nie był Bóg, nie był Bóg nie przepraszam. Eee, ale ten, ale... Hmm, ale po prostu jakaś taka demoniczna, dziwna, dziwna cecha, nie? To się uczy czegoś takiego, nie? Ale nieważne, w każdym razie dużo ludzi ląduje w psychiatryku, bo czy to byli przez kogoś okłamywani, czy przez kogoś manipulowani w coś itd. i tak dalej, się wciągnęli po prostu tak emocjonalnie, empatycznie do czegoś, do kogoś podeszli, a ten ktoś ich po prostu zamotał, nie? E, więc słuchajcie, w programowaniu tak nie ma. To jest coś dziwnego, to jest też taka inna dziedzina, po prostu, nie? Tam w programowaniu, jak się zrobiło błąd, to on prędzej czy później wyjdzie i trzeba go naprawić. W programowaniu jest jasno, czysto i klarownie. Zwykle. E, mówię, zwykle powinno być przynajmniej jasno, czysto i klarownie. Im jaśniej i klarowniej, tym lepiej dla wszystkich, dla czytającego kodla innych programistów, tym po prostu mm, lepiej. Więc tak być powinno w programowaniu. E, więc jest trochę inaczej, więc jak ktoś ma problemy czyli jeszcze ma problemy w pracy, to zainteresujcie się programowaniem, myślę, taka rada, <laughs> czy choćby zrobienie stron internetowych, ja tutaj chcę jakiś kurs o robieniu stron internetowych zrobić i tak dalej, tak, sądziłem, że jakoś to muszę też na czymś jakoś tak zarobić. I też do końca w sumie nawet się troszkę ucieszyłem, że nie dostałem od razu tej pracy. Ten go mówię, nie zaakceptował, ale w tej, tej, tej firmie nie do końca było miejsca. Bo z jednej strony, ja tak naprawdę nie wiem, czy, czy ja chcę taką pracę, wiecie, na 8 godzin, 5 razy dziennie. Bo wtedy, już na tym kanale to będzie naprawdę trochę mniej się pojawiało i trochę mniej tych moich planów, bo też planowałem. E, na przykład jeden dzień w tygodniu zrobić, no, no jakoś tak, wie, czy to być dostępne dla, dla ludzi z takimi problemami psychicznymi i tak dalej. W formie jakiejś takiej, nie wiem, duszoterapii nazwijmy, już ciężko mówić o psychoterapii, nie? bo psycha dzisiaj ma inne znaczenie. E, no, ale jakoś tak być dostępny, ja to wszystko potrzebuję. to no, został programistą na trzy dni w tygodniu, a reszta robi inne rzeczy, nie? Nie wiem, czy to jest gdzieś możliwe, i tak dalej. Bo wiecie, programy się dużo zarabiają, a nie muszę też tak dużo zarabiać, po prostu mogę te trzy dni, tygodnie pracować, żeby zarabiać i dalej. E, więc nie wiem, czy to jest gdzieś możliwe, czy ja sobie muszę to sam zorganizować, nie? E, więc w każdym razie na razie nie wysyłam nigdzie CV. E, dalej po prostu czekam, co mi tu odpowiedzą. E, no i uczę się dalej, i będę próbował sobie jakoś też, czy to jakoś jakąś usługę zrobić, czy jakąś aplikację, na której prędzej czy później coś może mi się uda po prostu zarobić, A, bo mam wiele pomysłów różnych, dziwnych, tylko na początku tego to po prostu dobrze nauczyć, więc sobie jakoś tam będę to mm, klikał w tym kodzie, nie, będę się uczył w najbliższym czasie. Mm, postaram się też tu nagrywać, tylko też chcę to zrobić, zacząć robić z głową, mm, więc na przykład chcę skończyć tą stronę, którą zacząłem kilka miesięcy temu, bo nie mogę jej cały czas skończyć. O właśnie trochę ewangelizacji, o tych rzeczach i tak dalej, i chcę to zrobić z głową, bo na przykład do większości filmików, które tu będę wrzucał, chcę od razu mieć napisany tekst, żeby ten tekst się pozycjonował. Na tym polega to trochę w internecie działanie, pozycjonowanie, żeby to było po prostu bardziej wyszukiwalne i tak dalej, żeby to miało już ręce i nogi poskładane, a nie tylko takie na YouTube nie i tak dalej. Nie tylko ktoś tu coś powiedział, jak ktoś tego nie przesłucha, to to już, że tak powiem, Google tego nigdy, czy nikt tego nigdy nie znajdzie przez Internet, nie? No bo Internet nie wyszukuje po tekst, po tym, co się mówi na filmach jeszcze, nie? Co wiadomo, że za jakiś czas będzie. E, więc jakoś tak chcę to powiązać z tekstami na stronie, więc to wszystko po prostu muszę to spiąć, nie? Więc mówię, bardzo dziękuję za te wsparcie finansowe tym trzem osobom, bo to tak naprawdę dzięki nim ja jeszcze mam trochę motywacji, żeby czy tą stronę internetową tam, tam skończyć, i tak dalej, i jakoś to zacząć spinać. Bo tematowo do nagrywania mam dużo, tak mówię, to wszystko trzeba, czas na to, czas, czas. Najchętniej to mówię, tak. Jeden dzień bym był dostępny dla ludzi, drugi dzień bym nagrywał, trzy dni był programistą, no i jeszcze jakiś weekend na jakieś inne rzeczy, nie. Nie wiem, czy tak mi się uda zorganizować życie, ale może może coś z tego kiedyś wyjdzie. Ehm, może coś z tego kiedyś wyjdzie. Mm. Na razie, na razie cały zrobię scen internetowe, więc jeśli ktoś potrzebuje sceny internetowej, to zgłaszać się do mnie. E, zgłaszać się do mnie, bo muszę z czegoś zjeść. Znaczy, że płaci rachunki. E, dobra, nie, nie dlatego, że się tylko dlatego, że potrzebujesz sceny internetowy się zgłość. A ja ją zrobię fajną, ładną, zgrabną i działającą. E, ok, A jak nie, no to ja ci mówię. I tak sobie jakoś tutaj poradzę. Więc, mówię, wracam do nagrywania. Nie było mnie, nie było mnie, mówię, zarówno czas, stwierdziłem, że muszę ten czas poświęcić na naukę, jak i, 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 i te, te rozmowy były stresujące tak naprawdę, nie? Te rozmowy o pracę po prostu były takie, no, stresujące troszkę. Jeszcze byłem na małych wakacjach, na wsi, więc też... też no nie miałem coś nagrać, ale co dzieje? nie, no, na wakacje pojechałem z tymi książkami do Paytona, nie? Więc takie to wakacje po prostu od rana do wieczora, czy to na komórce słuchałem jakieś tam no, szkole, nie tutoriali czy czegoś, nie? A potem książkę, nie? Potem teraz wrzuciłem i już nie książka, tylko, tylko te kodowanie, nie? No, i tak to tak to się wszystko podziało, i ten czas po prostu troszkę, że tak powiem, no nie było go na nagrywanie na kanale. Bo, jak mówiłem, nagrać na kanale to jest tak naprawdę dzień, dzień, jeden dzień, żeby jeden film powstał, jak nie dwa. Mimo, że on trwa 15 minut, 17, to, to cały dzień po prostu jest jakiś taki ten temat na tym schodzi, nie? Ten temat. No, bo ważni jesteście dla mnie, po prostu, nie? Wa 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 ważne jest to, co, to, co mówię. Wszystkie te osoby, które do mnie dzwoniły, są dla mnie ważne, czy, czy, czy skomentowały, i tak dalej. Więc to nie jest od tak, ja tego nie traktuję, nie jest to dla mnie, słuchajcie. No, nie jest to dla mnie od tak, nie? Że, że, że nie wiem, co zupę ugotuję, nie, czy, czy coś takiego, nie? To, to, to nie jest nagranie kanału, nie? To nie jest nagranie na tym kanale, nie? Po prostu stało się to dla mnie jakieś takie, coś, coś więcej niż tylko po prostu wrzucenie do internetu. I dlatego mówię, jedno nagranie no, no, no zajmuje troszkę czasu, po prostu takiego emocjonalnego. Więc taki mały update. mnie, mówię, postaram się w najbliższym czasie zacząć rzucać kolejne nagrania. I tak dalej, tylko mówię, postaram się też, żeby one były jakby połączone z jakimś wpisem na jakiejś stronie internetowej, w jednej z kilku, żeby to się już było tak zgrane, spięte i żeby się też pozycjonowało tak pod względem takim, żeby to było później wyszukiwalne bardziej niż tylko nagranie. Okej, okay. aha, no bo to jest dużo, dużo, dużo ważnych rzeczy do mnie do, do, dotarło na przykład, nie wiem, ostatnio może zrobić takiego, jak to się mówi. Zapowiedź, tak? Zapowiedź, zapowiedź. No ale ostatnio trafiłem na jakiś taki film, który na. Film nagrany był przez kobietę, której siostra umarła. Siostra umarła po zażyciu leków psychiatrycznych, nie? E, umarła. No i ona zaczęła dociekać, jak to się dzieje, nie? Przecież na ulocy tam nic nie było. Dwa lata później, po tym jak ta siostra umarła, się jednak pojawiło na tej ulocy, nie? Że może być śmierć, nie? I no, zaczęła dociekać, zaczęła się doszukiwać, nie? Zaczęła szukać, nie? Jak to? Skąd się to bierze? czemu, Co się stało? Nie? Skąd te leki? Tego tak one działają, nie? I zaczęła się doszukiwać, nie? No i, 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 i wiecie, i, i nie tylko ona, ale więcej ludzi zaczęło patrzeć na tę teorię nierównowagi chemicznej w mózgu, nie? Która najprawdopodobniej jest kłamstwem po prostu, nie? W sensie jedna firma farmaceutyczna, Zaczęła tam w, w, wymyśliła jakieś tabletki, nie? które tak naprawdę wprowadzały nierównowagę chemiczną w mózgu e, i zmieniały po prostu stan emocjonalny troszkę nie? i ta firma wprowadziła takie tabletki no i, i, i narkotyk po prostu, nie. E, Formy narkotyku, nie? Tak, i, i tak dalej. No, ale żeby lekarze zaczęli je stosować, to trzeba jakieś teorii do tego. No, i teoria poszła taka, że jest tym, ludzie mają nierównowagę chemiczną w mózgu, w związku z tym e, trzeba tą nierównowagę chemiczną w mózgu wyregulować tabletkami, i dzięki temu można leczyć różne rzeczy, nie? E, no, i taka poszła teoria, nie? I do dzisiaj ta teoria siedzi. Problem w tym, że jak ta dziewczyna przez kilka lat próbowała dotrzeć, czy to FDA, czy gdzieś, do jakichkolwiek badań, które potwierdzają teorię nierównowagi chemicznej w mózgu, w sensie tej pierwotnej, nie? to nie dotarła. No nie dotarła, nie? no i, i dzwoniła i coś tam mieli wysłać, nie coś tam, no nie dotarła. I nie tylko ona nie dotarła do takich badań. No, no, po prostu jest z tym problem. Teoria o tym, że mamy nierównowagę chemiczną, w związku z tym leki nam regulują tą równowagę i tak dalej, jest trochę okazało się yy, walnięta najprawdopodobniej yy, i, i mamy problem. <śm> po prostu, nie? Problem, że to, no, leki tak naprawdę wprowadzają nierównowagę chemiczną w mózgu wobec... No, no choroby psychiczne mają inne, inne źródła, no, o których tutaj wiele razy mówiłem na kanale najczęściej. Ee, wiele razy mówiłem na kanale po prostu. Moim zdaniem mają takie źródła. Ym, I i, 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 i źródłem nie są nierównowagi chemiczne w mózgu, nie? A źródłem nie jest chemia po prostu, tak? Nie jesteś chemią, chciałem ci powiedzieć, nie? Eee, na przykład źródłem choroby psychiczny może być to, że cię bliska osoba okłamuje, a ty jej ufasz, tak, i, i, i próbujesz, wiesz, jakoś do niej... Ten, no to może być źródłem choroby psychicznej, tak, czy jakoś sfałszuje rzeczywistość, czy, czy po prostu jakoś tak funkcjonuje, traktując cię jak przedmiot, nie, w sensie nie traktując cię jako coś wartościowego i tak dalej, to może być źródłem choroby psychicznej, równie dobrze, nie, to nie jest żadna chemia. Eee, no po prostu, nie? To nie jest żadna chemia, nie? Ja mówię, gdyby, gdyby kłamstwa nie było, to pewno pewno pół, psy, pół ludzi psykiatryka, w psychiatrykach by nie było, nie? To jeszcze inne źródła, 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 że tak powiem, ale raczej dużo rzeczy się na kłamstwie, no bo diabeł jest akcją kłamstwa. Ehm, okej, okay. ehm, no. A jeżeli fleki psychiatryczne wprowadzili na podstawie kłamstwa o tym, że mamy nierównowagę chemiczną w mózgu, to mamy trochę problem. Widziałem nagrania z protestów, na zachodzie już są protesty o, o tym właśnie i tak dalej. Takie niewielkie, ale już coś ludzie, jakiś tam mały ruch społeczny się robi w tym, w tym kierunku. No i chcę też o tym ponagrywać. Chcę też cały czas ponagrywać takie ewangelizacyjne rzeczy. Bo to jest też dla mnie ważne i to jest też mój, mój taki priorytet tego kanału. E, mówię, jak duchowość jest nieuporządkowana, to psychiki duszy nie uporządkujesz nigdy, e, więc to jest podstawa. No a druga podstawa to po prostu no, jakoś sobie zacząć funkcjonować w życiu normalnie. E, w miarę normalnie. No i pytanie, jak jest normalnie? No, normalnie, czyli jak nie? Eee, Okej, okay. trzymajcie się, do usłyszenia. Hej, hej. pozdrawiam wszystkich.